tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Niedziela! Pewnego niedzielnego poranka mamusia wybrała się na siłownię, a Crackers, Pianka i Budyń zostali z tatusią. Idę na moją gimnastykę. Baw się dobrze, ja zostanę z kotkami. Poradzicie sobie beze mnie? No pewnie, że tak, mamusiu. Z tatusiem nigdy się nie nudzimy. O tak, z tym się mogę zgodzić. Do zobaczenia. Tato, tato! Pobawmy się lalkami. Hej, tato, pograsz ze mną w szachy? I wrzutki. No dobrze, moje wspaniałe dzieciaki. Weźmy lalki, szachy i rzutki. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! A gdzie jest tatuś? Tatusiu, przecież miałeś się z nami bawić. Tak, już idę, moje kochane dzieciaczki. To mój plan. Moja kiciunia musi przemierzyć wszystkie swoje sukienki. Mam tu szachownicę. Ja biorę białe. Magnetyczne rzutki. Proszę, tato, podtrzymaj tarczę. Będziemy się świetnie bawić. Dobrze, no to już. Hurra! Ojej! O nie, nasz tatuś znowu zasnął. Kotki miały dobre serduszka, więc pozwoliły swojemu tatusiowi spokojnie drzemać. Tak jakby. Stań, pobudka! Gili, 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 gili. O, jak przyjemnie. Jak my go teraz w ogóle dobudzimy? Mam świetny pomysł, na pewno się sprawdzi. Tatusiu, zimna woda zdrowia doda. Ale Budyniu, jeżeli tatuś przemoknie, może się przeziębić. Cicho! Wiem! Możemy znaleźć coś super głośnego i postawić obok niego. Hej, tato! Crackersie, jestem pewna, że tatuś by się okropnie przestraszył. No to jak go obudzimy? A może nie budźmy? Wystarczy, że będziemy dla niego mili i pozwolimy mu podrzemać. A kiedy się obudzi, będzie miał mnóstwo energii do zabawy z nami. Dobry pomysł! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Dobrej nocy. Myślicie, że teraz już się wyspał? Chyba jeszcze nie. A teraz? Możliwe, że tak. Trudno powiedzieć. No to może pora go obudzić. Dobra, zajmę się tym. Halo? Jakby co, jestem w fabryce na inspekcji Tofi. Drzemka. Mam doskonały pomysł. Kiedy mamusia śpiewa mi kołysanki, lepiej odpoczywam. Pośpiewam tatusiowi. Cicho, kotku, tatuś śpi, więc nie marudź proszę dziś. Mój tatusiu, oczka zmruż, pora byś odpoczął już. Widzę, że zabawa z tatusiem bardzo was wymęczyła. Pobudka, moje śpioszki. Wróciłam! O, aha, ja już stuprocentowo nie śpię. Jestem wypoczęty. Hej, pobudka! A nie możemy jeszcze trochę pospać? Przecież w końcu mamy niedzielę. Jeśli chcecie, możecie dalej drzemać. Ale ja i tatuś wychodzimy na podwórko i będziemy się fantastycznie bawić w rzucanie superdyskiem. O, rety! To będzie świetna zabawa. Co? Kupiłaś nam superdysk? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Niedziela to wspaniały czas dla całej rodziny.
Nieważne, czy spędzony na wspólnych drzemkach, czy na zabawie. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Granie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.